Bardock, ojciec Son Goku, to postać, której zapewne nie trzeba przedstawiać fanom uniwersum Smoczych Kul. Pomimo faktu, iż jego rola w historii jest niewielka, cieszy się on sporą popularnością, a to chociażby przez wzgląd na jego oschłą osobowość i brutalną naturę, dalece odbiegającą od Saiyan, których poczynania mamy okazję śledzić w najnowszych odsłonach serii. No właśnie, czy aby na pewno? Dziś zarówno Bardock, jak i reszta jego pobratymców nie jest tak bardzo jednoznaczna, jakby się nam dawniej wydawało, co oczywiście jest pokłosiem publikacji Dragon Ball Minus w 2014 roku. Jak można się domyślić, zmiana dotycząca przeszłości rasy kosmicznych wojowników nie obyła się bez echa. Jedni zaakceptowali wizję oryginalnego twórcy, inni stwierdzili, że nie jest ona spójna z tym, co możemy znaleźć w mandze. Spróbujmy więc przeanalizować oba warianty pod względem ich podobieństw i przeciwieństw oraz zastanowić się, jak finalnie powinniśmy interpretować postać Bardocka, biorąc pod uwagę szerszy kontekst kulturowy Saiyan z jego czasów. Zanim jednak zaczniemy, zachęcamy do zostawienia pytań do Saikyono Podcast, rzucenia okiem na Facebooka, Instagrama czy inne media społecznościowe, aby być na bieżąco, oraz przeczytania najnowszego, 14 rozdziału Dragon Ball GT Rewritten. Zaczynajmy! Słowem wstępu pragnę zaznaczyć, iż analizie poddane zostaną dwie konkretne wersje postaci Bardocka. Są one wybranymi przeze mnie zlepkami zawierającymi elementy pochodzące z różnych mediów. I choć można by próbować interpretować je osobno, to jednak uznałem, że poniższe zestawienia są ze sobą wystarczająco kompatybilne. Bardockiem Toei Animation będę nazywać Bardocka, który wystąpił w specjale telewizyjnym z 1990, anime Dragon Ball Z oraz pobieżnie w filmach kinowych z Szyldu Zetki. Przy okazji tego Bardocka skupię się głównie na jego roli w odcinku specjalnym. Z kolei Bardockiem Toriyamy będzie ten widoczny w oryginalnej mandze, Dragon Ball Minus, Dragon Ball Super Broly oraz Sadze Granoli. Naturalnie oznacza to, że wizerunki ojca Son Goku, które możemy oglądać w grach lub w twórczości Naho Oishi, zostaną tutaj pominięte. Dajcie znać, czy powinniśmy do nich kiedyś jeszcze wrócić. Tymczasem zacznijmy od początku. Wszyscy wiedzą, że Bardock został stworzony na rzecz wspomnianego wcześniej odcinka specjalnego. Za pierwsze szkice odpowiadał nie kto inny jak Katsuyoshi Nakatsuru, znany głównie z nadzoru nad animacją serii oraz wielu materiałów promocyjnych. Przez to jednak, że Toei pragnęło zahaczyć o przeszłość Saiyan, czyli temat zdaje się dosyć ważny dla fabuły serii, Akira Toriyama został poproszony o pomoc w projektowaniu postaci. Już na tym etapie zauważyć można, że przy tworzeniu szkiców przyświecała mu myśl, aby Bardock i reszta Saiyan prezentowali się surowo, mieli w sobie brutalną naturę. A przynajmniej tyle możemy wyczytać z towarzyszących rysunkom komentarzy. I choć Toriyama nieraz przyznawał, że historia ojca Goku mu się podobała, głównie przez jej unikalny ton, to jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że gdyby to on poprowadził tę fabułę, to nie byłaby ona tak mroczna. Na tym etapie autor Dragon Balla jednak z Bardockiem niewiele uczynił, głównie z uwagi na liczne obowiązki związane z rysowaniem mangi. Przejdźmy już może jednak do tego, co liczy się najbardziej. I nie chodzi mi tutaj o szacunek ludzi ulicy, a o debiut ojca Goku w formie animowanej. Bardocka poznajemy w dosyć niecodziennej sytuacji, gdyż jest on w trakcie mordowania ludności Kanasy. Myślę, że to dosyć dobrze oddaje różnicę w tonie między pierwszym odcinkiem specjalnym Zetki, a większą częścią reszty serii. Opowieść o Bardocku, choć później daje nam poznać Saiyan jako ofiary Frizy, nie boi się przedstawiać ich jako bezwzględnych złoczyńców, uśmiechających się na widok zabitych przez nich kosmitów, a już tym bardziej nie próbuje usprawiedliwiać tego, że członkowie drużyny Bardocka byli zadowoleni z częstotliwości, z jaką wielmożny Friza wysyła ich na misję. W każdym razie Bardock już na tym etapie wyróżnia się od swoich kompanów. Cechuje go na pierwszy rzut oka kompletna obojętność wobec własnego dziecka, a wynika to z faktu, iż Kakarotto został uznany za wojownika niskiej klasy, co zgodnie z rozumowaniem Bardocka oznacza, iż nie ma przed sobą przyszłości. Cokolwiek by ta krótka myśl nie oznaczała,
Zasiewa ona w widzu przekonanie, że Bardock może chciałby dla swoich dzieci dobrze, ale patrząc na realia, w których sam żyje, stara się nie robić sobie złudnej nadziei. To przekonanie w pewnym stopniu potwierdzi się później, gdy Bardock po raz ostatni chce upewnić się, czy jego syn rzeczywiście jest wojownikiem niskiej klasy. Pomimo tego, że Saiyanin doskonale wie już o klasyfikacji Goku, nadal sprawdza odczyty skautera po to, aby zawieść się po raz ostatni. Wracając jednak do myśli o braku przyszłości, implikuje ona oczywiście, że Bardock, jako Saiyanin będący częścią niskiej klasy, nie jest w pełni zadowolony też i z własnego losu, co jest dosyć przygnębiające, a jesteśmy dopiero na samym początku. Tak czy siak, poza własną rodziną, Bardock ma jeszcze swoją drużynę. To właśnie przez nią mamy okazję poznać go od innej strony. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że ma on do swoich towarzyszy inne nastawienie, gdy jest razem z nimi i gdy jest osobno. Będąc w grupie, Bardock bywa wobec swoich kompanów dość oschły i nie waha się im odburknąć. Gdy jednak dowiedział się, że jego drużyna poleciała na misję bez niego, doskonale widać było, że bohater chciał być na niej razem z nimi, a nawet uważał ich za swoich kumpli. Po dotarciu na planetę Mid następuje jednak punkt zwrotny. Kompani Bardocka zostali zabici z rozkazu Frizy, a ojciec Son Goku, odnajdując umierającego Tomę, wyraża troskę o pobratymców, dopytując towarzysza, jak znaleźli się w takiej sytuacji. Dowiedziawszy się o planach Frizy, Bardock przejmuje pragnienie Tomy, który prosił go, aby wraz z resztą Saiyan zaatakowali Imperatora, zarówno poprzez wzbudzenie własnej chęci zemsty, jak i symbolicznie, w postaci nasączonej krwią towarzysza opaski, którą ojciec Goku obwiązuje wokół czoła. Gdy Toma umiera, Bardock przyjmuje to z wielkim spokojem. Gdy jednak pojawia się sposobność, aby ponieść się emocją, robi to natychmiastowo i wydaje pełen pasji okrzyk bojowy. Od tego momentu Bardock zaczyna się zmieniać. Powoli przestaje przystawać na beznadzieję własnego losu i zaczyna walczyć o zmianę swojej sytuacji. Po nieudanej konfrontacji z Dodorią, poważnie ranny Bardock wraca na Vegetę, gdzie mamy okazję ujrzeć, jak inni postrzegają widzącego przyszłość wojownika. Na przestrzeni odcinka mogliśmy dostrzec, że Bardock jest żołnierzom Frizy dość dobrze znany, być może nawet i szanowany. Możemy przypuszczać, że jest to wynik jego nadzwyczajnej siły, jak na wojownika niskiej klasy oczywiście. Wspomnijmy bowiem, że w pojedynkę zdołał on pokonać przeciwników silniejszych od reszty jego drużyny. Choć należy zaznaczyć, że styl walki Bardocka nie opiera się na wykorzystaniu jego własnej mocy, a siły jego adwersarzy, aby ci sami się pozabijali. W każdym wypadku, poprzednie sceny pokazujące stosunek obcych do Bardocka są skontrastowane z reakcją Saiyan na jego próby wzniecenia buntu. Spotkawszy się nie tylko z odmową, ale i wyszydzeniem, Bardock nie ponawia prób i nie korzy się drugi raz, co pokazuje nam jego dumę. Będąc w wyjątkowo trudnym położeniu, bohater zmuszony jest zmierzyć się z przeznaczeniem samemu. Na jego barkach leżą losy nie tylko jego, ale też i pobratymców, których właśnie od siebie odciął. Patrząc na zdanie Zarbona dotyczące tego, że Saiyanie są szczególnie groźni w grupach, zdaje się, że walka jest przesądzona już od samego początku. My jednak wiedzieliśmy to już na wstępie, a to sprawka kontrowersyjnej zdolności przewidywania przyszłości, którą Bardock posiadł w wyniku ataku ostatniego Kana Sanina. Pomijając fakt, że pozyskanie jej w wyniku obrażeń głowy nie jest zbyt przekonujące, zdolność ta pozwala nam konfrontować depresyjną wręcz rzeczywistość wojownika z blizną na policzku z jego synem, którego nie przekleństwem, lecz błogosławieństwem było właśnie to, że urodził się Saiyaninem niskiej klasy. Gdyby nie ta okoliczność, to nie trafiłby on na ziemię i nie stałby się takim, jakim poznaliśmy go jako widzowie i czytelnicy. I choć w ostatnich chwilach Bardock ucieszył się z tego, że jego syna spotka lepszy los niż się spodziewał, to jednak nie wiedział, że jego pragnienie zemsty nigdy się nie spełni. A to dlatego, że Kakarotto, trafiając na ziemię, stał się Son Goku, praktykującym budo wojownikiem o czystym sercu, który jako jedyny mógł powstrzymać Frizę bez zmszczenia się na nim za krzywdy wyrządzone w przeszłości. Jak widać, poprzeczka postawiona przez zespół Toei jest całkiem wysoko. Obraz Bardocka widoczny w odcinku specjalnym jest wielowymiarowy, a sam bohater przechodzi wiele zmian. Saiyanie, choć są źli, to są również zdradzeni i wykorzystani, a w chwili, w której Frizie coś się odmieniło, natychmiast mają zostać wyeliminowani. Spróbujmy jednak oddać autorowi Świata Smoczych Kul to, co mu się należy i
i z otwartym umysłem podejść do Bardocka, w którego proces twórczy był bezpośrednio zaangażowany. Aby to jednak zrobić, musimy zacząć naszą analizę od końca, czyli od sagi Granoli, gdzie Bardock występuje chronologicznie po raz pierwszy. Bardocka Toriyamy poznajemy więc w śnie Granoli, gdzie dowiadujemy się, że podobnie do innych Saiyan, brał on udział w ataku na Sirial. Tym samym możemy powiązać tę sytuację z okolicznością, w jakiej poznajemy ojca Goku na początku specjału telewizyjnego. Należy jednak nadmienić, że historia nie pokazuje nam, aby Bardock kogokolwiek zabił. To w połączeniu z późniejszym rozwojem wydarzeń pozwala czytelnikowi samemu zdecydować, czy uznać go za złoczyńcę, czy może jednak zagubionego antybohatera. Podobieństw jest jednak jeszcze więcej. W rozdziale 69 Dragon Ball Super Vegeta wyraźnie stwierdza, że Saiyanie z przeszłości w pełni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzane przez nich zło i fakt, że Frieza ich wykorzystywał, w żadnym stopniu ich nie usprawiedliwia. Jednocześnie zwrócona jest uwaga na to, że czyny Saiyan są powiązane z niewłaściwym wykorzystaniem ich instynktów bojowych, a nawet, że to przeznaczenie dyktowało ich niechybną śmierć. To również mogliśmy wywnioskować z produkcji Toei Animation. I oczywiście, choć później Beerus stwierdza, że to nie żadne fatum, a jego własne działanie skłoniło Frieza do usunięcia Saiyan, to jednak myślę, że kontekst kulturowy rasy pozostaje niezmienny w przypadku obu wersji, z tą różnicą, że Toriyama omija ukazywanie rozlewu krwi na taką skalę jak w opowieści Toei. Z pierwszą poprawką naszego rozumienia Saiyan spotykamy się dopiero w rozdziale 76 Superki, gdy Vegeta daje czytelnikowi do zrozumienia, że przyjął nauki Beerusa i dobitnie zaznacza Granoli, iż samemu jest panem swojego losu. A więc w przeciwieństwie do specjala telewizyjnego, który mówił, że kosmicznych bojów czeka przeznaczenie, na które nie mają już wpływu, opowieść Toriyamy chce nam dać do zrozumienia, że Saiyan spotkał taki, a nie inny los z ich własnej winy i być może mogli nawet temu zapobiec. Ci jednak poddali się swojej naturze i w zły sposób przekierowali swoje bojowe zapędy. Miniaturową wersję tej sytuacji możemy również dostrzec na przykładzie kontrolowanego przez Eleka Gasa. No właśnie, czy wszyscy Saiyanie sprzed 40 lat poddali się złu i czerpali przyjemność jedynie z cierpienia innych? Dragon Ball Super mówi nam, że nie. W rozdziale 77 poznajemy kolejny fragment historii Bardocka. Dowiadujemy się, że to właśnie on ocalił życie Granoli. Powód? Rzekomo taki był jego kaprys. W rzeczywistości wiemy jednak, że Bardock nie miał odwagi zabić matki chroniącej swoje dziecko, gdyż jemu samemu niedawno urodził się drugi syn. To pokazuje nam, że i w tej wersji wydarzeń ojciec Goku wyróżnia się od reszty swoich pobratymców. Czynnikiem wyróżniającym nie jest jednak jego niezadowolenie z życia, a ludzkość, objawiająca się chociażby poprzez fakt, że ma rodzinę i uczucia. Oczywiście Bardock nadal ma pewne cechy samotnika i nie odnajduje się najlepiej w roli ojca, gdyż przegapił narodziny Kakarota. Niemniej jednak zauważalnie bardziej zależy mu na swoich dzieciach niż w odcinku specjalnym, gdzie jego troska jest subtelna i okryta warstwą rozczarowania. Szczególnie wyraźnym tego przykładem jest jego kontrowersyjne życzenie na Torombo, dzięki któremu jego dzieci mogły prosperować, co ma dosyć dalekosiężne skutki, o których jeszcze kiedyś sobie powiem. I choć w każdej społeczności zapewne znajdzie się czarna owca, to jednak będę otwarcie krytykować uczynienie z rodziców Goku wyjątkowych Saiyan, a już tym bardziej stwierdzenie, że dobroduszność Sona jest dziedziczna. A to dlatego, że nie tylko nie ma to sensu, ale i odbiera wyjątkowość protagonisty Dragon Balla, który pierwotnie zdołał odmienić swoje życie tylko dlatego, że uznany za słabeusza trafił na Ziemię, gdzie miał idealne warunki, aby przekuć swoją naturę w coś pozytywnego, a nie dlatego, że miał kochających rodziców, o których odziedziczył dobro, jak próbuje nam to przekazać nowa wersja opowieści o Bardocku. Dragon Ball Super pokazuje nam jednak jeszcze jedną ważną cechę Bardocka, a mianowicie to, iż uosabia on pozytywne aspekty sajańskości, zatracone przez większość jego ludu, chociażby jego syna Raditza, jak na przykład chęć doskonalenia się poprzez walkę z silniejszym przeciwnikiem, pragnienie dążenia do celu własną ciężką pracą, łaknięcie zwycięstwa ponad personalne pobudki i nieuciekanie przed adwersarzem. Ojcu Goku brakuje jednak czystości serca, dzięki której te przymioty mogłyby przysłużyć się światu. Można zatem stwierdzić, że Bardock Toriyamy chodził, aby Goku i Vegeta mogli biegać. Dzięki rekontekstualizacji słynnej sajańskiej dumy,
Duo niezmiennie łamiących barier Saiyan odkrywa swoje korzenie na nowo i w innym świetle, aby rosnąć w siłę. Pomijam jednak sensowność ultrainstynktu z emocjami, ponownie jest to temat na inny odcinek. Kończąc już jednak refleksję nad udziałem Bardocka w Superce, przechodzimy do wydarzeń prowadzących do eksplozji planety Vegeta w wydaniu Minus. To w nich mamy okazję zobaczyć, jak ojciec Sona, kierowany przeczuciem, postanawia odesłać Goku na Ziemię, aby go uchronić. W tym miejscu prawdopodobnie skrytykowałbym sensowność tego przeczucia, ale dzięki sadze granoli dowiadujemy się, że jest ono poparte konfrontacją Bardocka z Hitersami, którzy dosyć mocno zasiali w wojowniku z blizną niepewność wobec Frizy, a nawet, że na jego decyzję mogą wpłynąć życzenie spełnione przez Toronbo. Warto również nadmienić, że na tym etapie Bardock otwarcie przyznaje, że jego niesajańskie zachowanie należy przypisać wpływowi Giny. To również jest spójne z jego pomocą okazaną granoli i mus. Na koniec został nam krótki udział Bardocka w pierwotnej mance, który pokrywa się ze specjalem telewizyjnym, a nawet zostaje w pewnym stopniu zaadaptowany w Dragon Ball Super Broly. Mowa oczywiście o tym, jak Saiyanin z blizną wyzywa Frizę na pojedynek, co kończy się jego tragiczną śmiercią. I choć działanie to zdaje się naturalną konsekwencją wydarzeń z odcinka specjalnego, tak w kontekście Bardocka Toriyamy wydaje się, że ten akt brawury nie za bardzo do niego pasuje. Uważam więc pomysł wrzucenia tej sceny do fabuły filmu kinowego za dosyć dziwny. Szczególnie dlatego, że ubiór Bardocka jest odmienny od tego widocznego w mandze. Wprawdzie nikogo poza mangowymi purystami to nie dotknie, ale nadal uważam to za dziwną decyzję, której jedynym usprawiedliwieniem jest zapewne próba zagrania na nostalgii. Powoli zmierzając jednak ku końcowi tego filmu, zastanówmy się nad kilkoma kwestiami, które mają ogromny wpływ na to, jak interpretujemy obu Bardocki. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że na obraz Bardocka Toriyamy niezwykle mocno wpłynął fakt, iż jego opowieść była nie tylko wynikiem spontanicznego działania, ale i była podawana fragmentarycznie oraz w niechronologicznej kolejności. To wszystko w odróżnieniu od autonomicznej historii, jaką jest pierwszy odcinek specjalny Zetki, powoduje, że zniechęconym Minus fanom ciężko było ocenić dzieło Toriyamy uczciwie. Nie oznacza to jednak, że nowa historia Bardocka jest bez skaz. Wręcz przeciwnie, spora część krytyki jest zasłużona. Nie ma jednak sensu oddzielanie obu Bardocków grubą kreską, gdy po wgłębieniu się wychodzi na to, że mają ze sobą sporo wspólnego. Powiedziałbym, że Bardock Toriyamy jest naturalnym przedłużeniem niektórych spośród motywów widocznych w Bardocku Toei, głównie tych pasujących do świata smoczych kul, czyli bardziej optymistyczny. Naturalnie oznacza to, że ojciec Goku w wydaniu twórcy serii zatraca elementy, które czyniły jego pierwowzór unikalnymi. A nawet można stwierdzić, że jako czytelnicy jesteśmy nieco okłamani, gdyż Bardock jest zaprezentowany w nazbyt jasnym świetle, nad czym osobiście ubolewam jako fan starszej wersji tej postaci. Jednocześnie jestem w stanie zaakceptować nowe dodatki do charakteryzacji Saiyanina z blizną, ale zupełnie do mnie nie przemawiają okoliczności, w jakich ten bohater się znajduje. Przykładowo, pomimo tego, że podoba mi się rekontekstualizacja saiyańskiej dumy i idea mniej złych Saiyan, tak nie jestem fanem życzenia Bardocka, którego efekty mają zbyt kontrowersyjne konsekwencje, a także faktu, iż akurat to on musiał być wybawcą Granoli i Monaito. Też tego, że to on posłał Goku na Ziemię, a nie była to fortunna kolej losu, tym samym sprowadzając historię Sona do powtórki z Supermana. Sądzę więc, że pozytywy płynące ze zmiany postaci Bardocka nie przeważają nad wadami, które przez te zmiany powstały. Być może miałbym inne nastawienie, gdyby to nie Bardock był kanwą, na której eksplorowane były motywy moralnej szarości wśród Saiyan, ale jednocześnie muszę przyznać, że w tym wypadku choćby najmniejsza próba ocieplenia wizerunku kosmicznych wojowników wyrządza szkodę wcześniejszym odsłonom serii, w szczególności sadze Saiyan. Bardock Toei, choć nie był idealną postacią, być może nawet nie wpasowywał się w klimat Dragon Balla, to jednak zdawał się dobrze współgrać ze zbudowanym przez serię kontekstem kulturowym Saiyan i robił to nawet pomimo tego, że wyróżniał się wśród reszty swoich pobratymców. Na sam koniec spróbuję odpowiedzieć na pytanie zadane na początku tego materiału, czyli jak powinniśmy interpretować postać Bardocka. Zacznijmy od wersji Toei. Jego przypadek jest chyba dosyć oczywisty. Pomimo tego, że jako widzowie ostatecznie kibicujemy mu, aby pokonał Frizę, pierwszą iterację postaci Bardocka, jak i resztę Saiyan jego czasów, spokojnie można nazwać zbrodniarzami.
Niech nie zmyli nas tragiczna sytuacja, w jakiej ojciec Son Goku się znalazł, ani jego depresyjne podejście do życia. Bardock z Zetki aktywnie brał udział w misjach podboju planet i czerpał przyjemność z odbierania cudzych żyć. Nawet jeśli jego los po części mu nie odpowiadał, to przystawał na niego tak długo, jak nie musiał się liczyć z konsekwencjami własnych czynów. Gdyby Saiyanie, w tym nasz wybitny wojownik niskiej klasy, nie zabijali niewinnych tak ochoczo, to Frieza prawdopodobnie nie miałby powodu, aby pozbyć się ich, zanim zaczęliby stanowić dla niego problem. Wrodzone instynkty Saiyan również nie są wystarczającym usprawiedliwieniem. Jedną rzeczą jest walczyć, aby się rozwijać, inną walczyć, aby dominować słabszych i cieszyć się z wyrządzonej im krzywdy. To jednak z Bardockiem to Rian. Według mnie werdykt również powinien brzmieć winny. Oczywiście nowy Bardock przejawia sporo pozytywnych cech, pośród których wiele mamy okazję widzieć bezpośrednio w mandze. Uważam jednak, że kluczem w jego sprawie jest to, czego Toriyama decyduje się nam nie pokazywać. Niewygodną prawdę związaną z licznymi zabójstwami, których ojciec Son Goku musiał się dopuścić. I choć ilość dowodów potwierdzających, że branie udziału w misjach sprawia mu przyjemność jest niewielka, no to jednak na pierwszej stronie Minus widzimy, jak uśmiechnięty Bardock zabija bliżej nieokreślonego kosmitę. Możemy więc przypuszczać, że zatracenie się w ciemnej stronie sajańskiej natury spotkało nawet najbardziej wzorowego przedstawiciela tejże rasy. Co jednak jest szczególnie niekorzystne dla moralnej interpretacji Bardocka Toriyamy, to fakt, iż jego posiadanie w sobie dobrych cech skłania nas do myślenia, że wie on, jak postępować dobrze, a jednak dalej decyduje się brać udział w podbojach. Choć trzeba przyznać, że robi to w łagodzących okolicznościach, bowiem nieposłuszeństwo w szeregach armii Frizy jest równoznaczne ze śmiercią. A przynajmniej taka jest moja interpretacja postaci Bardocka oraz Saiyan sprzed eksplozji Wegety. Co wy sądzicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. Wspominam raz jeszcze o zostawieniu pytań do Saikiono Podcast oraz jeśli film wam się spodobał, no to zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę oraz udostępnienia materiału. Póki co to tyle. Do następnego!